Kontynuując serię Wszechmocna Krew, przechodzimy do lekcji trzeciej, Drogocenna Krew. W Hebrajczyków 9:7 czytamy: do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienia ludu. Poselstwo krzyża i moc krwi Jezusa Chrystusa są kamieniem węgielnym chrześcijaństwa. Szatan gwałtownie atakuje kazania o krwi. Nasz tekst mówi nie bez krwi. To oznacza, że wszystko od Boga mamy dzięki krwi. Patrząc na to, jakie znaczenie ma fizyczna krew dla fizycznego ciała, możemy zrozumieć, jakie znaczenie ma krew Chrystusa dla ciała Chrystusa i dla poszczególnych wierzących. W 3 Mojżeszowej 17:14 Mojżesz napisał, że życie ciała jest w krwi. Około 100 lat temu nauka odkryła tę prawdę. Bóg objawił to Mojżeszowi 3800 lat temu, że życie ciała jest w krwi. Przypatrzmy się, czym naprawdę jest krew. To, co widzisz, kiedy się skaleczysz, to plazma, która jest czystą cieczą. Plazma jest nośnikiem tego, co znamy jako krew. Pod mikroskopem widać, że w plazmie są cząsteczki stałe. Cząsteczki te, niektóre białe, a inne czerwone, nazywane są krwinkami. W czerwonych krwinkach jest hemoglobina. Poza innymi działaniami, hemoglobina jest pigmentem barwiącym te krwinki na czerwono. Krew czyni wszystko, czego potrzebuje ciało. Krew przenosi i przetwarza to, co jemy, w elementy niezbędne do życia. To, co jest prawdą w świecie natury, jest też prawdą duchową. Nad drzwiami wiodącymi do błogosławieństw Bożych widnieją słowa: nie bez krwi. Pierwszą czynnością krwi w sensie fizycznym jest usuwanie odpadów. Krew przenosi odchody do właściwych kanałów wydalania. W Hebrajczyków 9:14 czytamy: o ile bardziej krew Chrystusa oczyści nas. Słowo oczyści oznacza dokładnie to samo w sensie duchowym, co w naturalnym. Oznacza to dokładne oczyszczenie. Tak więc pierwszym zadaniem krwi jest zebranie wszystkich niepotrzebnych materiałów, które, gdyby były pozostawione, będą zakażać i powodować choroby. Krew umieszcza te odpady w kanałach wydalniczych. Krew właściwie oczyszcza ciało. Większość chorób jest wynikiem niewłaściwego wydalania. 1 Jana 1:7 mówi, że krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Pierwsze duchowe zadanie krwi to oczyszczenie. Wszyscy wierzący powinni znać tę prawdę. Pierwszym zadaniem krwi jest oczyszczenie. Krew Jezusa, przepływając przez ciało Chrystusa, zmywa wszystko, co pozostało z tego świata, z ciała i diabła. Krew Jezusa oczyszcza ciało z wszelkiej aktywności sprzecznej z wolą Bożą i z wszelkiego grzechu. Wniosek jest taki, że ten proces trwa cały czas. W domu Dawida jest źródło, które płynie nieustannie.
Ten przepływ, ten oczyszczający strumień przenosi duchowe odpady do najbardziej ukrytych schowków i pozwala nam mieć społeczność z Bogiem. Ta krew czyni to cały czas, kiedy my chodzimy w światłości, która jest życiem Bożym. Biblia uczy o trzech oczyszczeniach. Jest oczyszczenie krwią, jak podaje 1 Jana 1:7, krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. W Efezjan 5:26 znajdujemy obmycie słowem, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Jest też obmycie i odnowienie przez Ducha Świętego, jak napisano w Tytusa 3:5. Nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Jeżeli uświadomimy sobie, że 9/10 wszystkich chorób jest rezultatem niewłaściwego wydalania, a to samo jest prawdą w sensie duchowym, to dowiemy się, dlaczego Kościół jest taki chorowity. Jest za mało głoszenia tej prawdy, by ludzie wierzyli w potęgę krwi Jezusa. Jan powiedział, wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. 1 Jana 5:16. I ponownie Słowo Boże mówi, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Hebrajczyków 10:26. Cokolwiek jeszcze te groźne i niesamowite deklaracje znaczą, znamienne jest to, że jeżeli jakieś duchowe odpady są celowo zatrzymywane, blokują one oczyszczenie krwią i w rezultacie następuje śmierć. Ludzkie odchody są wysoce zakaźne. Bóg dał Izraelowi polecenia odnośnie usuwania odchodów ludzkich. Jeżeli system oczyszczania ciała jest zablokowany i krew nie może usunąć odpadów powodujących choroby, następuje śmierć. W sensie duchowym, kiedy wy czy ja nie usuniemy rzeczy, które powinny być usunięte, blokujemy, a w najlepszym razie ograniczamy przepływ krwi Chrystusa, a wtedy narażamy się na duchowy zawał i śmierć. Dotyczy to trwania w grzechu, jak podaje fragment z Hebrajczyków. Mówiąc prosto, kiedy zagłuszacie przekonanie o grzechu dokonywane przez Ducha Świętego i trwacie w tym, o czym On was przekonał, że jest złe, nie ma znaczenia, jak mało ważne waszym zdaniem jest to wykroczenie, trwanie w tym jest jak gra w rosyjską ruletkę z własną duszą. Problem dotyczy nie tylko szczególnego grzechu, z którego Bóg was osądza, ale jest to bunt przeciwko panowaniu Chrystusa i kierownictwu i dyscyplinie Ducha Świętego. Wtedy nie ma już ofiary za grzech. A to z kolei oznacza, że nic poza krwią Chrystusa nie może oczyścić. Jeżeli trwasz w tym, czego Bóg zabrania, zatrzymujesz przepływ krwi i blokujesz wydalanie i oczyszczanie krwi. Nie pozostanie wtedy nic, tylko straszliwe oczekiwanie sądu i ognia, który ma pochłonąć przeciwników. Jeżeli założysz na ramię opaskę uciskową i zablokujesz przepływ krwi do ręki, ona uschnie. Co jest prawdą w świecie fizycznym, jest też prawdą w świecie duchowym. Jeżeli się buntujesz, stajesz się nieprzyjacielem Boga. Blokujesz przepływ krwi.
a to zatrzymuje oczyszczanie i wydalanie tego, co jest niedobre. A jeśli trzymasz się tego, śmierć jest nieunikniona. Szukanie usprawiedliwienia dla swojego nieposłuszeństwa to jak chodzenie po przegniłej pokrywie piekła. Jeżeli myślimy, że to, co robimy, nie jest takie złe, przypomnijmy sobie Adama, który sprowadził przekleństwo na siebie i na całe stworzenie, kiedy wybrał owoc z niewłaściwego drzewa. Duchowa choroba i śmierć są naturalnym rezultatem tego, że nie pozwoliliśmy, by krew Chrystusa oczyściła nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli wyznajemy nasze grzechy i porzucamy je, wtedy krew Jezusa Chrystusa kontynuuje proces oczyszczania naszego duchowego ciała. Takie blokowanie jest widoczne w Izajasza 59:2. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak że nie słyszy. Nie chodzi o to, że Bóg nie potrafi, ale o to, że nie chce was słyszeć. Jeżeli w waszym życiu są rzeczy, których nie pozwalacie dotknąć krwi, odcinacie się od łaski w waszym życiu. Jak już powiedziałem wcześniej, jeżeli odetniemy dopływ krwi do jakiegokolwiek członka ciała, to ten członek umrze. Jeżeli świadomie będziecie czynić to, czego Bóg zabrania, buntować się i odmawiać czynienia tego, co wiecie, że powinniście, śmierć jest nieuchronna. Pełnia życia zależy od nieprzerwanego przepływu krwi. Wszystko, co ogranicza przepływ krwi, ogranicza życie. Blokuje arterie. Niedawno odkryliśmy cholesterol, który zatyka arterie. Kiedy arterie są zatkane lub stwardniałe, wtedy ciało mogą spotkać straszne rzeczy, jak wylew czy zawał, po prostu dlatego, że dopływ krwi do tych organów jest ograniczony. Duchowo obfite życie, które Jezus obiecał, zależy od swobodnego przepływu krwi Jezusa Chrystusa. Kiedy w zborze w Koryncie widoczna była śmierć, rada Pawła była prosta. Oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha. 2 Koryntian 7:1. Jak to zrobić? Tylko przez realistyczne rozprawienie się z tym, co blokuje przepływ krwi. Paweł w liście do Galacjan 5:19 wymienia wszystkie te rzeczy, które hamują ten przepływ. Czasami jesteśmy świadomi błędu czy pomyłki, ale są i takie chwile, kiedy nie jesteśmy tego świadomi. Bóg nie przymyka oka na nieświadomość, ale jeżeli zaraz pokutujemy i odwracamy się od świadomego zła, krew oczyści nas od nieświadomości, aby nasza społeczność z Ojcem nie była przerwana. Jeżeli w naszym życiu działa krew, może działać Słowo. Kiedy w naszym życiu działa Słowo, wtedy Duch Święty może dokonywać obmycia i odnowienia. Wszystkie trzy oczyszczenia są do siebie podobne. Słowo nie może działać, jeżeli nie działa krew. Duch Święty nie może działać w oddzieleniu od krwi. Nie może być działania krwi bez znajomości Słowa i pracy Ducha Świętego. Niech Bóg pomoże nam poddać się oczyszczeniu przez krew, przez Słowo i przez to, co Bóg stawia przed nami.